Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Shin Megami Tensei Devil Survival 2. Czas, aby zmierzyć się z Benetnaschem, tym razem tak na poważnie. I miejmy nadzieję, że tym razem już żadne cholerne odwołanie demonów nam nie przeszkodzi. Hej, jeszcze gdzie przyszedł? O, tu jesteś, spóźniłeś się. Tej, no przecież na mnie nie czekaliście, prawda? A niby na kogo, a? Wielka walka z Benetnaschem już na nas czeka. Tym razem nie przegramy. Trochę jestem stresowany. Czy to zadziała? Taki sam Peterem w ogóle? Powinno być okej. Tak, tak. Przejmowanie się na raczej nie pomoże. Wszystko albo nic. Sejmy rację. Tak jak przebyliśmy wszystkie inne kryzysy, które nas spotkały. Ano. Słyszałem, że pustka już doszła do Itabashi i Nerimy. To ja na przykład zbyt długo nie wytrzymam, więc musimy się pospieszyć i się tym zająć. A cóż, to już za rogiem, a? Nie mam czasu się zastanawiać, Shinji. Chodźmy! Cześć, wielki badziewie. Spójrzcie, to Benetnasch! Czy na pewno zadziała? Fale Tampitera na pewno zadziałają? Nie martwcie się. Tampiterze, liczymy na ciebie. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Bądźcie spokojni. Waszym życzeniem jest, abym zagrał na swym rogu, prawda? Tak, dokładnie tak. Dobrze więc. Spełnię swoją obietnicę i... Boże, dotrzymam obietnicy i spełnię wasze życzenie tutaj. O, well. Powinniśmy mieć spokój na chwilę z Benetnaschem. Powietrze wygląda zupełnie inaczej. Fale zostały anulowane. Ej, to zadziałało. A teraz czas na walkę. Niedługo nie będziemy mogli przywoływać niczego. Jesteśmy na to przygotowani, right? A tak, pospieszmy się. Musimy przywołać demony, zanim efekt Tempitera zacznie działać. Kiedy też nie wiem walczyć, nie możemy przywoływać nowych, prawda? Ano, więc trzeba być ostrożnym. Moment. Jeżeli chodzi o ten dziwny atak... Jeżeli tonka przestanie grać, ten efekt zakłócający też, prawda? Innymi słowy, musimy też pilnować Tampitera. O, więc nasze wybory duże są bardzo ważne. Prowadź, Shinji. O, well. Dobra, podstawowa zasada jest taka, że muszę się rozejrzeć, co jest gdzie. Jeżeli dobrze rozumiem, są tutaj tylko te dwa Benetnasche pseudomegrezy. I jest tu duży Benetnasch. No dobra. Tampiter ma 561. HP, więc nie jest aż tak źle. To teraz się tak zastanawiam, bo tak naprawdę mogę chcieć więcej leczenia ogólnie. Wiele raczej nie możesz. No dobra. To niech to na razie tak zostanie, I guess. Chyba, że mogę to zrobić jakoś inaczej. Ten sposób, bo na przykład dodge. To jest zaraz Ice Ampa. Ice Lift. To jest zaraz Fizz Ampa. Fire Reaper. Może nie Fire konkretnie, ale... Na przykład... Co ja mogę dać właściwie? Endure. Idzie. A tobie zamiast... Pisa coś dam? Na przykład i lek albo falsyfa. Bezpiecznie będzie odbina. Chyba czas się ustawić. Otomet tej zostanie? Tak, otomet tej zostanie. Ty pójdziesz tu, a ty pójdziesz z drugiej strony.
Szczej, ty masz fantazma, to możesz nawet... Jeszcze lepiej nie bardziej z przodu. Najpierw jeszcze tak zamienimy. Żeś nie umierać. To teraz tak, ty będziesz musiał zapieprzać naokoło. Liczmy, że to jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Powinno wystarczyć. I co zrobię to inaczej? Najpierw użyję Evil Flow. No widzicie. No i dobra. Tutaj jedyne czego potrzebuję to Holy Dance. Fajny Firedance. Te małe bet nasze nie są zbyt silne. Zresztą... 150 expa. Guys. Dobra. Teraz tak. Ty najlepiej będzie zostanie przy tym Peterze. Tak nasz ekipadek. Jakby jakieś dziwne rzeczy miało się dziać. A ty idziesz do tego małego bet nasza. W sumie... Tak chyba będzie lepiej. Tylko na razie nie dostanie tury, a nie dostanie Body Rusha, to jest świetną umiejętnością. To jeszcze ile to ma zasięgu? I czemu zaraz wyrzuci kolejne? O Jezusie! Ile?! A zmieni formę. Na jaką? O. 7 zasięgu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy. Wiedziałem! No czekaj, co on właśnie w tej chwili ma? Świetnie. Czemu ma Dragonite? Jestem taki martwy. To nie będzie przyjemne. Zwłaszcza jeżeli ktoś zacznie agrobywać Star Thresher o potęgę. O, Dane. Tak może być. Dobrze, że przynajmniej jeszcze drugiej tury nie dostał. No i tak czasem bywało. Będę brał na sens. Trzeba się tym bardziej więcej zająć. Oczywiście. Au. Na jeden. Spodziewałem się, że dwóch będzie trzeba, ale nie jednego. Dobra. A tak, a tak, a tak. Może mnie. Świetnie. No i dobra. To już czwarte badziewie zniszczone. Tak, nie zgadam nimi, kto idzie. Nie wiem, po raz kolejny będę nasz atak. Ile ty będziesz miał tych tur, zanim mnie jakkolwiek dostanę? Au. Au. No, Black Thunder, tylko... Niech wszyscy to przeżyją, proszę. Uff, dobra. To teraz Kangin ten. Używamy Adierahanu. Noś! Kocham ten sport. Kolejny Direct Thunder. Jop. Dobrą go też tam posunę, w tamtą stronę powoli. Czemu to nie ma żadnego efektu? Och, nie, boję się. To boli, mamo. Ła, ła, ła. Nie to ma zasięgu. Cztery. Cóż. Jakoś nie chcę mi się tym nadzieją używać. A że mi to zawsze będzie miłane. Dobra. Jeden.
Jej, ty ma to już na hita. Tym lepiej. Dobra, teraz tak, ty podejdź. Kto oberwie? Tak myślałem. Au. 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 Jeszcze dodatkowo... O Boże. Wow. Wow. No dobra. Teraz jeszcze raz na Graham. Ah, good god. Gdyby nie ten reflekt, byłoby dużo lepiej. Ty się broń, ty fire dance'uj, a ty buff udaj. 46 obrażeń. Potęga. Zniduj się. Przynajmniej fire dance'a po prostu ich powinna. No. Dobra. Dobra, czas tam przejść. Zatkuję dżunglę, prawda? Głupie ścierzło. Dobra. Tego się spodziewałem akurat, więc nie jestem nawet specjalnie zaskoczony. Zazwyczaj to podejście do Benetnascha jest najgorsze. Boże, Richard. Dobra, dżungla żyje. Teraz Zouchu żyje Tierhanu. I dżungla żyje po raz drugi. Oto... Może oto Metinach już powinna sobie w tej chwili poradzić. Jak mi się wydaje? Jeżeli tylko Star Pressure nie zabije Kangnitena, to sobie poradzi. Nieważne, nie zabiję. No i dobra. Wielka karotka pokonana. Dlatego właśnie rozpada się na 4 części. Co każda ma jakąś tam część jednego z potencjałów, który już wcześniej pokonaliśmy. Jezu Chryste, nie! I tym razem nie mam niczego, co na no, tu nieszkodliwi, to jest najgorsze. Ile to ma zasięgu? Na szczęście jeden. I całe szczęście. Jeżeli chodzi o tą część od samego Benetnascha, to... Jest ona podatna na ataki elektryczne, ma też pokoju Megidolaonu i Unhead Tail, które nakłada na nas KS. A reszta to tak naprawdę części innych Septentrion, z którym już walczyliśmy. Ten jest od Dubai Megeza, ten jest od Numeraka Effecty, ten jest od samego Benetnascha, a ten jest od Aliota i Wizera. Jest to trochę irytujące, nie ukrywam. Ty tutaj na razie zostań. Ty w miarę możliwości obejść to wrócić do nieszczęsną. Powiedziałem, ty tu zostań. Ty wikala mojemu demony. Skrzeszać na szczęście możemy. Tylko przywoływać nowego nic. Czy on do mnie będzie podchodził? Tak będzie. Dobra. Tu jeszcze chyba jest bezpiecznie. Yep. No i dobra. Ta część już nie ma Pacify Human z tego co widzę. Więc mogę się z nią normalnie bić. Co jest mi jak najbardziej na rękę. A że jego ataki też nie są aż tak silne jak były wcześniej. To tym lepiej dla nas.
Boże, Your Shadow, kocham cię. Okej, pierwsza część Benetnascha padła. Benetnasz... Fire Faucet? O, nie widziałem, że to podwójne. No dobra. To ty się cofnij jeszcze bardziej. Czy któraś część? I tak, główna część wciąż ma Pacific Human, co może być denerwujące. Czy w celach misji jest, że... Tak, tam Peter pokonany, czyli koniec misji, okej. Okay. To jest część... Dobra. Teraz sobie pozwolę... przejść tak bardziej tutaj. Użyć Enlightenment. Razem z Evilpo. Chcę się tego bardziej miała pozbyć po prostu. Doskonale wiem, że ty nie jesteś w stanie nic zrobić. Ty z drugiej strony... Magido. I Holy Dance. No niestety, Alec Dance'a nikt tu mnie nie ma. Czy Magido wystarczy? Nope. Cholera. Ej, widać, nie jest to aż tak proste. Jakby się mogło wydawać. Dobra. Teraz załóżą. Ja bardzo nie mogę tego bardziej wyleczyć. Au. Czemu? Kto to wymyślał? Either way, kinże. Au, to bolało. Dziękuję. Kolejny Benetnasch nasz z głowy. Co jest naprawdę pocieszające. Dobra. Teraz prawdziwy Benetnasch. To nie jest mecz bez Fake Human. I to może zabolić, jeżeli dostanie szansę użycia Alkaida. O, ale. Bywało gorzej. Jej, Mita pod poziom. Da. I jeszcze tylko ten ostatni z Benetnaszów. Jestem zdecydowany, że główny bohater go zabił. Wiecie, poziomy, takie tam. Kto ma Diarachan? Nikt nie ma Diarachan, czyli tu masz tylko Diarachan. No mam. Da. Oczywiście, że... Jezu. Aaaa, zresztą. Chciałem podobrać ci. A nie, to nie. Cały czas mam wrażenie, że zrobiłem najgłupszą rzecz w moim życiu. Ale, co ja się dam? O, wow. Ty nie trafisz. O Jezu Chryste! Pamiętacie, jak mówiłem, że zrobiłem najgłupszą rzecz w moim życiu? Chyba właśnie się o tym przekonuję. Teraz z drugiej strony. Nic nie ma prawa pójść źle. No wiesz co, ty się pamiętasz tego spokoju. I teraz już naprawdę nic nie ma prawa pójść źle. No i to na miałem Rufis. Dlaczego? Jezu! Tyle oszukać. Wow, Wukong by miał jeszcze jedną turę. Widzicie, na tych człowiek chce podobać, to nie zawsze wychodzi. Mission complete! 4600 expa. Wygraliśmy? Wygraliśmy! Pokonaliśmy go, Shinji!
Ano, pokonaliśmy go. Masz rację, Daichi. Ciesz się. Benetnasch był silny, ale my byliśmy silniejsi. To była ciężka walka. Cieszę się, że nam się udało. Ale to był siódmy septentrion. Tak, jeżeli był bazowany na Wielkim Wozie, to powinien być ostatni. Czy ścieżka do Polarisa powinna być teraz otwarta? W sumie macie rację, ale... Ja niczego nie widzę. Ej, Mato, coś się... Wiesz coś o tym? Cóż, nie mogę być pewien, ale jest tylko jedna rzecz, którą bym teraz zrobił, prawda, Shinji? Mianowicie? Musimy zbać się w tym terenie czy jakieś zmiany. To, co musimy zrobić, to... odbierać trochę informacji. W sumie to racja. Nie wydaje mi się, żebyśmy mogli zrobić cokolwiek innego. No bo to rozejrzymy się i zobaczmy, czy coś się zmieniło. Ach, i coś jeszcze. Już prawie koniec tego nieustannego kryzysu, prawda? Więc powinniście się przygotować tak na wszelki wypadek. Wszystko może się zdarzyć. Przygotować się? W sumie masz rację. Musimy być gotowi na cokolwiek, by się zdarzyło. Dobrze myślisz, Daichi. Dobrze, jak chcecie. Też jak na... że możliwości w tym momencie są dosyć ograniczone. Powinniśmy poszukać Polarisa i przygotować się na jego nadejście. Mi to nie przeszkadza. Jeżeli nie będziemy uważać na swoje zdrowie, może to nas potem trochę kosztować. I musimy coś jeszcze przemyśleć. Przyszłość tego świata. W sumie. Ale co możemy zrobić, aby polepszyć ten świat? Nad tym też pomyślimy. Coś na pewno wymyślimy. Coś. Kocham tą decyzję. Czyż bym mógł studiować właśnie tam Petera? Jej. I no, nawet demon na opcji? Czy teraz nic nie było? Kerberos. No i rank nawet jest. A co nowego mogę studiować? To jest lepsze pytanie. Studiować tylko Remiela i Natatajsiego. To było całkiem zabawne. Mówcie co chcecie. 66 siły. Nie chcę. Chyba, że mogę Skudlaka i... albo zobaczę ten. O, świetnie. Dobra, na 62. Czy nic ciekawego na razie nie ma. Mogę powiedzieć, że już lepiej się do kulebry, ale... Właśnie tak mi się wydawało, że... z Eltysem mogę... Gdzie jest mój Eltys? Eltys! Noga! Czas na fuzję, czas na KitKat. Jedyne co mnie martwi ode mnie to to, że magia mu spadnie, ale z drugiej strony... poziom. Cóż. Lifesteam. Lifesearch. To HP. No tak poważnie antifire może. Albo mana search. Kulebę. A może mogę tego użyć do studiowania czegoś ciekawszego na przykład? W sumie. To nie wygląda aż tak źle nawet, bym powiedział. Gdyby nie ta niedorzeczna słabość na ataki fizyczne, to naprawdę byłoby nieźle. Dobra, to co jeszcze chciałem tego? Tak, tego. Fidance.
Ice Lamp, Dual Shadow. No i dobra. Mamy kulewę. Mur. To już ten moment, że... Czuję się zaskoczona na dobinę, ale... Dobra. Niech tak będzie. No zobaczę co jest taki miałeś na Fibaslu. Może coś nowego. No, jest coś nowego dzisiaj, może jednak. O, widzicie? Chyba wiecie co to oznacza.